Dzień dobry, witamy Państwa na konferencji prasowej przed meczem 27. kolejki Fortuna pierwszej ligi. W niedzielę Warta Poznań podejmuje Sandecję Nowy Sącz. Dziś na Państwa pytania odpowie trener Zielonych, pan Piotr Tworek. Dzień dobry. Mamy pytania od dwóch dziennikarzy, przesłane od Dawida Dobrasza i Radosława Nawrota. Pierwsze pytanie od dyrektora Dawida Dobrasza. Panie trenerze, czy w zespół może wkradło się pewne rozprężenie spowodowane tym, że Warta przez prawie 10 miesięcy była na miejscu premiowanym bezpośrednim awansem? Może obecna sytuacja, w cudzysłowie, wykona trochę pracy za pana i dodatkowo wpłynie na motywację zespołu? Od razu muszę zaznaczyć, że nie ma mowy o żadnym rozprężeniu, bo zespół pracował, pracuje i będzie pracował tak samo, jak robiliśmy to na samym początku. Nie widzę i myślę, że zawodnicy też nie dają żadnych sygnałów takich, że gdzieś to rozprężenie przysłowiowe czy potoczne nam się wkrada. Na pewno teraz będziemy podchodzić jako goniący do każdego następnego meczu, goniący zespoły, które są przed nami na miejscach 1-2. Czy to będzie dla nas lepsze rozwiązanie? Zobaczymy w następnym meczu. Uważam, że my do samego końca będziemy bić się o cel, który sobie założyliśmy. No i uważam też, że w meczu z Sandecją no czas już na zwycięstwo. Dziękuję. Panie trenerze, czy to już czas na dokonanie kilku zmian wyjściowej 11, bo kilku zawodników chyba potrzebuje impulsu? Nie wiem, czy potrzebuje impulsu. To są chłopcy, na których zawsze mogłem liczyć. Mówię o mojej grupie i nigdy nie zawodzili. I jeżeli by potrzebowali impulsu, to znaczy, że to by się wiązało właśnie z tym rozprężeniem. A jeżeli nie ma rozprężenia, no to dlaczego ma być impuls dodatkowy? Ewentualnie mogą już się dawać pewne symptomy zmęczenia i to na to będziemy zwracać uwagę. I tylko wtedy gdzieś tam ewentualnie można korygować zmianami. Zresztą z drugiej strony dajemy szansę zawodnikom z naszej szerokiej kadry, bo większość też już miała parę minut w meczu. Od naszym pierwszym meczu do ostatniego teraz z Termaliką, a więc każdy cierpliwie czeka i pracuje na to, żeby grać. Dziękuję. Teraz pytanie o kibiców, którzy w niedzielę wrócą na trybuny. Czy cieszy się pan z tego, że będzie wsparcie fanów w niedzielę? Ja cieszę się ogromnie, że wraca normalność. My trenujemy, my gramy, my wychodzimy na boisko po to, żeby grać dla kogoś, dla kibiców i dobrze, że już od następnej kolejki będą nas wspierać najbardziej zagorzali i ci, którzy będą mogli być na meczu. To też pokazuje, jaką dobrą robotę robi nam cały związek PZPN, który w tych trudnych czasach, bo nie zapominamy, że jest jeszcze pandemia, no my już staramy się wpuszczać kibiców. No chcielibyśmy, żeby właśnie ten pierwszy mecz z kibicami, żebyśmy mogli po meczu im podziękować za doping. Dziękuję. Teraz trzy pytania do redaktora Radosława Nawrota z Gazety Wyborczej z Poznania. Panie trenerze, dzień dobry. Dwie porażki z rzędu to najtrudniejsza sytuacja Warty w tym sezonie. Czy się pan zgadza z tym? Jak sobie z tą trudną sytuacją poradzić i dlaczego Warta te mecze przegrała? Dzień dobry, panie Radku. Nie tylko w tym sezonie, ale generalnie w tej rundzie, tak? Generalnie w sezonie, bo nie przegraliśmy dwóch meczów. Mieliśmy najtrudniejszy moment, to był remis, porażka, remis, a więc w trzech meczach mieliśmy dwa punkty. Teraz w dwóch ostatnich meczach nie zdobyliśmy żadnego punktu. Czy to jest najtrudniejszy moment? Może no nie tyle najtrudniejszy, ale pierwszy, bo są trudne momenty, takie jakie mieliśmy w sytuacji, gdy nie mogliśmy trenować jako zespół, gdy trenowaliśmy indywidualnie, to też były dla nas trudne chwile. Natomiast jeżeli chodzi o zdobycze punktowe, czy o taką sytuację dwóch porażek z rzędu, to jesteśmy pierwszy raz w tej chwili, w tej sytuacji postawieni.
Czemu to się tak stało? No pierwszy mecz, wracając do tych dwóch ostatnich meczów z Odrą Opole, no to można powiedzieć, że faktycznie ten mecz kompletnie nie wyszedł i to był najbrzydszy, najgorszy, najtrudniejszy nasz mecz pod względem takim no i wizualnym, i taktycznym. I tu się wszyscy za ten mecz gdzieś tam musimy uderzyć w piersi i chcieliśmy bardzo szybko zareagować i uważam, że zespół zareagował poprawnie, bo jeżeli chodzi o cechy ewolucjonalne, jeżeli chodzi o zaangażowanie, jeżeli chodzi o pracę na boisku, to wróciliśmy do tego, co nas cechowało, a więc no, określona ilość przebiegniętych kilometrów w sprint dystansie i w dystansie, a więc tutaj pod tym względem wróciliśmy do swojego rytmu meczowego. Drugi mecz z Termaliką to był zupełnie drugi mecz przegrany, to był zupełnie inny mecz niż z Odrą Opole. Przeciwko nam stanął zespół, który tak de facto w drugiej połowie ograniczał się do utrzymania wyniku. A dlaczego? Dlatego, że ta bramka na 2-1 ustawiła dla Termaliki taktycznie to spotkanie i nam było ciężko w drugiej połowie strzelić bramkę, która dawałaby nam nadzieję, że te 3 punkty będzie jeszcze można odrobić. Przegraliśmy mecz w sytuacji, gdy nie powinniśmy no tak stracić bramek, bo w sytuacji, gdy mamy 2 na 6 czy 3 nawet na 7, bo liczymy bramkarza, bo było 2 zawodników w polu karnym, trzeci dogrywający, my tracimy bramkę i ta bramka no, już spowodowała, że ustawiła nam cały mecz i trzecią bramkę to nawet nie analizujemy, bo czy przegramy 2-1 czy 3-1, to i tak nie mamy punktów. My musimy być cały czas konkretni i skupieni pod polem karnym przeciwnika, bo zupełnie jestem przekonany w 100% inaczej by ten mecz nam się w drugiej połowie układał. Gracjan Jarok strzelił w sytuacji, gdy miał sam na sam na 2-1 i wtedy oblicze meczu zupełnie by było inne i nam by się grało zupełnie inaczej. Wiemy, że gdzieś popełniamy błędy w defensywie, że tracimy trochę bramek i to jest dla nas sygnał do dalszej jeszcze pracy, większej koncentracji. I w dalszym ciągu będę powtarzał i powtarzam to zawodnikom, poprawić decyzyjność strzału na bramkę, bo tak jak wczoraj jeszcze oglądałem bramkę Płachety ze Śląska Wrocław, w bardzo podobnej sytuacji, nawet jeszcze trudniejszej, bo z kąta miał i uderzył. Decyzja strzału, decyzja strzału musi być naszym głównym takim problemem, głównym takim elementem, który musimy wdrożyć od najbliższego meczu. Dziękuję. Panie trenerze, wielu obserwatorów powiada, że tabela pierwszej ligi wygląda teraz zgodnie z założeniami. Pod Beskidzie i Stalmielec na czele. Warto ewentualnie w barażu. Czy zgadza się pan z takimi opiniami? Czy się zgadzam z takimi opiniami? No na pewno coś w tym jest, bo analizując zespoły, które są teraz przed nami, ale też i zespoły, które są w walce o baraże, są wszystkie zespoły, które są poukładane, są finansowo, zapleczem treningowo, socjalnym i tak dalej. Tutaj nie ma żadnych innych problemów. Problemem jedynie jest dla tych drużyn wynik sportowy, czy tam dyspozycja sportowa. I może dlatego tak dużo obserwatorów klasyfikuje Wartę jako zespół, który no nie ma prawa gdzieś tam zaglądać śmiało czy nieśmiało do tych pierwszych miejsc dających bezpośredni awans, ale ja też muszę zaznaczyć, że my robimy wszystkim psikusa i tak jak na samym początku byliśmy wielką niespodzianką, tak później wielu obserwatorów tylko czekało, kiedy Warta zimą zostanie rozprzedana, kiedy Warta na wiosnę zacznie gdzieś tracić punkty i oddawać to pole, które zajmowało poldzie jesiennej. My jesteśmy zahartowani w bojach, my jesteśmy przeświadczeni o swojej takiej niezłomności, bo tak ten zespół był kształtowany i jest kształtowany, a więc jeszcze będziemy,
jeszcze będziemy robić wielu, wielu na przekór i na pewno nie będziemy składać broni. No właśnie, tutaj tej niezłomności dotyczy ostatnie pytanie redaktora Nawrota. Właśnie warto poznać ma opinię zespołu niezłomnego. Jak pan przewiduje jej zachowanie w obecnej sytuacji? Na pewno się nie poddamy. Na pewno nie składamy broni, na pewno nie my, panie Radku, do samego końca będziemy walczyć o awans. Do samego końca. Czy będziemy walczyć o miejsca 1-2, czy będziemy walczyć o miejsca, czy będziemy walczyć o awans z miejsc premiowanych barażem, do samego końca będziemy bić się o awans i to ja mogę zagwarantować i to wie zespół. Mój chwilowe niepowodzenia, chwilowe straty punktów nie oznaczają, że już wywiesiliśmy białą flagę i będziemy dawać, nie wiem, ogrywać się innym piłkarzom i tak dalej. Oczywiście będziemy obserwować zespół, będziemy dawać zmiany, będziemy robić wszystko po to, żeby zrealizować cel i ten cel będziemy do samego końca widzieć przed sobą i on będzie nas napędzał, będzie nas nakręcał. Ja muszę jeszcze powtórzyć, no, może zdradzić, że my przed meczem z Termaliką jeszcze tak zmotywowany i przed rozgrzewką i w trakcie przerwy zespołu szatni nie widziałem. Taki jest pozytywny duch w drużynie i taki duch jest też i na treningach. Nie załamaliśmy się stratą punktów z Termaliką, nie załamaliśmy się stratą bramek. Wiemy, że musimy nad pewnymi elementami popracować. I czekamy na mecz z Sandecją, chcemy go wygrać i chcemy dopisać 3 punkty. Właśnie jeszcze chciałem teraz zapytać o najbliższego rywala. Warta wygrała jesienią w Nowym Sączu, ale Sandecja w tej drugiej rundzie ma bardzo dobry bilans. Jakiego meczu się teraz spodziewa i coś parę zdań o poproszę jeszcze na temat właśnie Sandecji. Sandecja gra w ustawieniu takim innym niż większość zespołów, bo w defensywie na 5 w obronie. 3 w środku i 2 ofensywnych zawodników. Wiemy, że nie zagra kilku z podstawowego składu piłkarzy. Nie zagra Damian Chmiel, doświadczony boczny pomocnik czy środkowy, bo ostatni mecz był na 10. Nie zagra Kanach Radek i nie zagra Walski, środkowy pomocnik. Ale też trener Kafarski Tomek ma w obwodzie kilku ciekawych zawodników, znanych z boisk pierwszoligowych, a nawet ekstraklasowych, bo i Małkowski, i stąd Gabrych Mariusz, którego pamiętam z Warty Poznań, czy Klichowicz nas tutaj, Krajan, no to też są piłkarze, którzy potrafią strzelać bramki, czy Ogorzały, czy bardzo doświadczona linia obrony z Szufrynem, Piterem Gućko, Dankiem i wielu, wielu jeszcze innych zawodników. No, zespół Sandecji ma fajny start, mimo iż w ostatnim meczu zremisował z Ormą Pola, ale potrafił wygrać i z Jastrzębiem, także trudne spotkanie, zresztą które jest łatwe, każde spotkanie nas czeka trudne i w każdym spotkaniu musimy wydrzeć punkty, wydrzeć punkty, bo tak robiliśmy jesienią. Nam nie przechodziły mecze z łatwością, czy z jakąś tam dozą spokoju, bo do samego końca walczyliśmy o 3 punkty i tak będzie na pewno w tym meczu niedzielnym. Dziękuję bardzo serdecznie. Zapraszamy na mecz. Niedziela, godzina 17:40 w Grudzisku Wielkopolskim. Transmisja w Polsacie Sport. Do zobaczenia po meczu. Będzie oczywiście konferencja prasowa z udziałem trenera i trenera gości. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo.